Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Dzisiaj w tym odcinku będziemy starać się przejść kolejną misję. Mam nadzieję, że misja powiedzie się bez większych problemów. Stój ziomal. No sorry ziomkowie, ale ukradnę wam samochód. Wiem, że to nie jest może najlepsze rozwiązanie, bo jesteście moimi ziomkami, ale ja naprawdę potrzebuję bryki i nie powinniście mieć do mnie żadnych pretensji. Chociaż wiem, że na tą brykę pracowaliście jakieś 10 sekund, nieważne. Wow, koleś wjechał tam, gdzie ja chciałem wjechać. Tutaj są skróty, misja pojawiła się właśnie w tym miejscu, więc spokojnie możemy wyjść. Co nas będzie czekało? Za chwileczkę się przekonamy. Jest policja, no i jedziemy do miejsca, gdzie mamy spotkać się z kimś lub kogoś zabić, załatwić, czy ścigać się, nie wiem. Powinniśmy przekonać się dosłownie za kilka chwil. Tutaj teraz w lewo i na ten parking, na którym był nie wyścig, tylko te tunigowane samochody, tam tańczyliśmy, tam te pneumatyczne zawieszenia, wiecie o co chodzi. Tak więc okej. Oh yeah, siadamy na motocykl. Jest laseczka, jest dupeczka, widzieliśmy jakaś sekretareczka. Są goście, jest ich aż czterech, więc gościu będzie musiał sobie jakoś z nimi tam poradzić. Nawalaj, nawalaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Cały czas trzeba utrzymać stałą w miarę dobrą prędkość. Bo jednak wiecie, że ten pociąg jest dosyć taki żwawy i szybki, kiedy się rozpędzi, tak więc wcale nie jest jakoś bardzo prosto. Mam nadzieję jednak, że się uda, że się powiedzie. Tutaj ci goście już nie żyją, więc jeszcze została ich dwójka, ależ mi tutaj bardzo ciężko było, no ale dobra. Pociąg z naprzeciwka, trzeba uważać. No tutaj tych pociągów będzie pewnie dużo, to są jednak przeszkody, kolejny koleś leży. No i trzeba rozwalić jeszcze jednego gościa. No mam nadzieję, że się uda, że wszystko będzie w porządku, że misja się jednak powiedzie. Kolejny pociąg będzie pewnie za chwilę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak okej, tutaj są jakieś te... Jest! Okej, jest, udało się, wow, rozjebałem wszystkich, po pysku! Wszystko było spierdolone? What the fuck is it? Co ty gadasz, gość? Weź, ogarnij trochę, bo normalnie mnie denerwujesz. Okej, już więcej o tym nie gadam, tak więc on już przestał fanzolić. No po torach jeździ się jednak bardzo, bardzo wolno, troszeczkę szybciej po drodze. Mam nadzieję, że uda się go dowieść bez większych problemów. Mamy fajny motorek crossowy, nie wiem jaka pojemność, bo się za bardzo na tym nie znam. A po drugie, chyba tutaj nie ma żadnych pojemności, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, tutaj myślę, że w prawo, tutaj są jacyś ziomkowie, ale nie z naszej ekipki. No i muszę tego gościa odstawić w to miejsce, oto właśnie w to miejsce. Do zobaczenia później, więc misja ukończona, Respect Plus. Tutaj mamy kolejną misję i czy możemy w nią wejść? Dokładnie tak, możemy. Więc wchodzimy bez pierdolenia, od razu kolejna misja. Jest gościu w garażu czy nie za bardzo? Widzę kosz, także koszykówka jak najbardziej dla murzynów. Oni takie klimaty bardzo lubią. No i z tyłu jesteś. Okej, idziemy do centrum, ziom. Nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chcesz, to cię zabiorę, zawiozę. Tam, gdzie tylko będziesz chciał. Tutaj są ziomkowie, nie, z naszej paczki. Aj, ty frajerzy, ale już myśleli, że ich przejadę. Tutaj goście auto ze złomu. Tutaj goście z karabinami. No w sumie takie karabinki by mi się bardzo przydały. No ale niestety ja ich rozwalić raczej nie chcę na samym początku, gdyż oni będą mnie gonić. Jest centrum handlowe. Co tutaj będzie? Zobaczymy. Oj, fajna Unia. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit, to ask me back. Get in here. Oh, there you are. Those some cover. They blast my fools in this motherfucker. Ice those fools, CJ. Tak jest, pięknie. Pięknie, po pysku, po pysku. CJ, take the right and cover my ass.
Tak jest. Tak jest, po pysku. Pięknie po pysku. Kolejny. Pysk. Kolejny, pięknie. Tak jest. Mogę sobie wziąć broń, ale czy ją chcę wziąć? Jest ich tu jak psów, motherfucker. Motherfucker! Dokładnie tak, stary! Ty to mnie rozumiesz jednak. Tak jest. Tak jest! Czy to wszyscy? Chyba tak! Oh yeah, motorek! No siemaneczko ziomki. Czy ktoś nas będzie gonił? Prawdopodobnie tak. I prawdopodobnie mam mało życia. No ale czy zdołam... Oj, jest ziomki, jest kilka ziomków. Tak jest! Fuck you! Fuck, jest gościu. Tak jest. Skok. Szybko rozwalę mury. Jest, dostał delikatnie. Kolejni goście. Ale ja za bardzo życia nie mam, więc tu będzie ciężko. Kolejni poszli pięknie, życia jest bardzo mało, więc będzie niezwykle ciężko. Tak jest, kolejni bardzo ładnie. Oj, z tym życiem jest cienko. Kolejny poszedł pięknie, upadli, pięknie poszli. Dobra, kolejni, oj tak jest, bardzo mocna broń. Co to za broń? Chyba jest Uzi. Dobra. Kolejni, czy to już wszyscy, proszę. O, ja, przypomina mi się, wiecie co mi się przypomniało, jaki zajebisty film? Przypomniał mi się dosłownie, Terminator, no tutaj to by było ciekawe, Trzeba walić po szybach. Tak jest, czy jeszcze gościu będzie żył, czy nie za bardzo? No jest ich, szczerze mówiąc, straszliwie dużo. Tak jest, pięknie, boom, headshot! What the fuck? Tak jest, gościu, ja to jednak umiem rozwalać tych frajerów. Czy są jeszcze inni goście, którzy będą chcieli nas rozwalić, czy nie za bardzo? Do tego będzie bardzo ciężko. No i mamy przybitą oponę niestety, więc musimy sobie w jakiś ten sposób z tym gościem poradzić. Tak jest, pięknie. Poszedł kolejny. Wow. No i ogień w dupie! Yeah, pięknie! Fuck over, motherfucker, you do! Pięknie, kolejni! Tak jest! Jestem Terminator, nie ma co! Jestem Terminator! Tak jest! I czy rozwalę kolejnych gości, czy będzie jeszcze jeden? Przegraliśmy Smoke! Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Fuck over, jest. Misja ukończona. Na szczęście udało się rozwalić tych gości. Tak więc strasznie, ale to strasznie cieszę się, że tą misję przeszedłem, bo była naprawdę ryzykowna. Jesteśmy w fajnym miejscu. Tutaj jest policja, więc może jednak nie będziemy tutaj
odbierać im samochodów. Dobra, trzeba by pojechać do swojego pięknego domku, no ale przede wszystkim do jakiegoś tam jedzonka, żeby zregenerować swoje siły. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj bezproblemowo do tego miejsca dojechać. Okej, no i jedziemy, pełen ogień. Jasne, wiem, że gość nas od razu strzelają. The fire azing LPM. Okej, mapa. Gdzie jest nasz dom? Tutaj jest siłownia, nasz dom jest gdzieś tutaj. Niedaleko, więc może pojedziemy do pizzerni. Tutaj chyba jakaś pizzernia właśnie jest, więc myślę, że spokojnie powinniśmy sobie poradzić. No i powinniśmy dojechać. O! Tu jest jakiś ziomal. Koło pięknie wygląda, rozwalone. No ale samochód typowo gangsterski. W tej misji bardzo dużo scen przypominających właśnie Terminatora. Ten samochód taki opadający w dół. No to było coś fantastycznego. Bardzo fajnie się tą misję przechodziło. Mam nadzieję, że wam także się ta misja podobała. Wiem, że trochę pieprzę bez sensu czasami, ale mam nadzieję, że jesteście już do tego przyzwyczajeni. Okej, pojedźmy do naszego domku. To było piękne. Skręcę sobie tutaj w prawo, bo będzie... Bo będzie bliżej. Tutaj jest jakiś autosalon, czy coś w tym rodzaju. Tutaj mamy jakieś jedzonko, więc może akurat sobie coś zjemy. Czy będziemy mogli tutaj wejść? Jest, tak, możemy wejść. Schowajmy sobie broń, bo bez sensu, abyśmy tą broń trzymali w ręku, na pewno ktoś się przestraszy. Okej, weźmy coś do jedzenia. Tutaj mamy jakiś Kluki The Little Meal, więc jak najbardziej żyćko jest troszeczkę zregenerowane. No i jeszcze ze 2-3 razy, myślę, spokojnie powinno wystarczyć. Dziękuję bardzo. Jestem troszeczkę już najedzony. Myślę, że spokojnie starczy mi na około 2-3 dni. Ja to jak taki wąż buładusiciel. Wystarczy 2-3 razy w miesiącu i wystarczy. Okej, tutaj są jacyś goście. W sumie całkiem inne miasteczko, całkiem inaczej to wygląda. Fajnie się to wszystko prezentuje. Ej! Ała! Bulało. Dobra, bierzemy. Oj, ziomuś tutaj pali jakąś maryszkę. No a my bierzemy mu samochód. Pojedźmy sobie do naszego domku. Kurczę, teraz ja się tutaj troszeczkę zgubiłem. Chociaż nie, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Musimy teraz zawrócić. Obrót 360 praktycznie. Jest tutaj oczywiście siłownia, a my musimy jechać do naszego pięknego, cudownego domu, aby zapisać stan gry. Fuck you! Jak ty jeździsz, frajerze? Jesteś na środku drogi i myślisz, że ci wszystko wolno? Okej, wjeżdżajmy do naszej chatki. Chatka po chatka. No i wychodzimy z gry. Garaż nam się otworzył, no i w garażu w sumie też bryczkę mamy. Nie wiem, czemu z niej nie skorzystaliśmy wcześniej. No ale niestety jesteśmy zbyt tępi, żeby właśnie ją wykorzystać, tą bryczkę, która znajduje się tam. Zapiszmy sobie grę, zapiszmy sobie rozgrywkę, pewnie jest już bardzo późno, dokładnie tak, druga w nocy. No i ciśnijmy do kolejnej misji, ale weźmiemy sobie tym razem tą brykę, nie tą, która jest w garażu. Po co niszczyć naszą fajową bryczkę? Musimy pojechać sobie do kolejnej fantastycznej misji. Auto mamy dwudrzwiowe, więc nie wiem, czy ta kolejna misja będzie w naszym zasięgu. Zobaczmy, gdzie ta misja jest. Oddalmy sobie troszeczkę. Jedna jest tutaj bliżej, więc może tą bliżej będziemy chcieli przejść. Okej, zobaczymy. Może akurat się uda. Nic nie będę nikomu tutaj obiecywał, no ale... Może wreszcie uda mi się przejść chociaż dwie misje w jednym odcinku, czy tam trzy, bo już dwie w sumie przeszedłem, więc to było na pewno dosyć... Był to dosyć intensywny odcinek, przede wszystkim efektywny. Okej. Tutaj gangsterzy też z nie naszej paczki. Musimy skręcić w prawo. Te dzielnice, ogólnie jeżeli chodzi o te dzielnice, to one straszliwie mi się podobają, są takie bardzo klimatyczne. No i naprawdę całkiem przyjemnie się to wszystko. Dokładnie, samochód czterodrzwiowy, czyli jak najbardziej, czyli pewnie gangsterka. Tutaj jakiś samochód czterodrzwiowy stoi, więc to jest czterodrzwiówka, czy dwu jednak. Tu jest także samo dwudrzwiówka, więc musimy chwileczkę na jakiś samochód poczekać. Jest samochód. Dokładnie tak, wysiadaj, frajerska szmato. No i cofiemy.
Cofiemy. Musisz być w samochodzie typu Lowrider? Lowrider? What the fuck? Lowrider? Skąd ja mam wiedzieć, co to jest za samochód Lowrider? No sorry, jest czterodrzwiowy. Może jakiś terenowy, no nie mam pojęcia, więc wiecie co? Mam to w dupie, spojrzę sobie, jak ten samochód wygląda, ale po odcinku, żeby już w następnym odcinku tego po prostu nie szukać. Pojadę sobie do kolejnej misji, nie wiem, czy tutaj bym przejechał, chyba raczej nie za bardzo, chociaż tymi tutaj uliczkami może akurat się udać. No i zobaczymy, co nam będą chcieli pokazać. Chyba muszę przez te tory jednak, przez ten tunel cały przejechać. No i przejdziemy kolejną misję. Czy idzie pociąg? Chyba nie, chyba raczej nie powinien jechać. Nie wiem, czy ten tunel jest taki bardzo długi, czy może nie. Za chwileczkę się przekonamy. Jakieś radio ohydne leci, w ogóle musimy je wyłączyć, włączyć coś porządniejszego. KDST. No czemu? Czemu ty tak wolno jedziesz? Mamy na koncie 923 dolary, więc... Kurczę, pamiętam, kiedy grałem w tą grę, tych dolarów miałem naprawdę straszliwie dużo. Tej kasy było naprawdę po prostu ogrom, naprawdę był ogrom. Wysiadam, będę sobie tam... O, jest pociąg. Skoczę sobie jak najbardziej, no i wyjdę z tego, bo tam byśmy daleko jechali. No a tutaj mogę spokojnie sobie wyjść na powietrze, jest gościu, dostanie po pysku, dokładnie tak. No i możemy sobie pojechać do misji. Weźmiemy sobie taksóweczkę. Goście ogólnie z taksówek są bardzo agresywni. Najprawdopodobniej będzie chciał nam tą taksówkę odebrać. Za chwileczkę sobie zobaczymy. O, jednak nie! Wow! Ups, przejechałem laseczkę. Oj, goście z tych tak samo są bardzo agresywni. Więc nie... No i dlaczego? Nie! Dlaczego ty mnie tak chcesz tutaj rozwalić? Oj, fajna laseczka w tym białym stroju. No, wygląda zacnie. Jest gościu z taksówką, no musimy uciekać. Nie, dlaczego? Fuck you, motherfucker. Dobra, wychodzę z samochodu. Czy wysiądziesz, czy nie za bardzo? Fuck you, motherfucker. Wróć później między 22 a 6. No jest szósta. Więc szczerze mówiąc, what the fuck. Aha, czyli spóźniliśmy się o 30 minut. No, coś pięknego, coś fantastycznego. Więc jest zajebiście. No, szczerze mówiąc, nie mam już nic do roboty w tej grze. Wszystko jest tak zorganizowane, abym tylko miał pod górkę. Dlaczego? Dlaczego? Jaki to jest samochód typu Lowrider, to ja szczerze mówiąc naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Co by tutaj teraz zrobić? Wiecie co? Zobaczmy, co tutaj jest. Co to jest? Barber. A, i fryzurki, więc może sobie odstrzelimy jakąś fajną fryzurę. Trochę czasu minie, no i przynajmniej coś w tym odcinku jeszcze porobimy. Miałem nadzieję, że porobię trochę więcej, no ale jednak nie uda się. Musimy poczekać na tą właśnie godzinę. Spacja, zobacz fryzurę. Zobaczę, jak będę wyglądał. Oh fuck, nie chcę takiej fryzury. Fryzura za 500. No to mi się już bardziej podoba, ale czy warte 500, to ja chyba raczej nie wiem. Jakiś afro, czy on... Wow, to było dobre. Mohawk. No powiem wam szczerze, że to jest całkiem przyzwoite, ale jednak zmienię to chyba. Różowy, o nie. Tu jest za 400, zobaczmy, co tutaj mamy. No i to jest całkiem niezłe, ja sobie tą fryzurkę właśnie za 400 kupię. Ten fryzjer wygląda jak gej. Nic nie ukrywając, wyglądasz jak gej, umalowany geju. Mały geju z boczuch jeden. Dobra. Mamy bronię, mamy coś tam, ale nie możemy wykonać misji. To jest najśmieszniejsze.
Love Rider. Love Rider, wiecie co, napiszcie mi w odcinku, jaki to jest samochód. Jaki to jest samochód. Ja sobie pojadę do tej misji jeszcze raz, bo jednak no do tej misji 22 między a 6, więc to jest po prostu straszna lipa. Tu jest ta misja, więc tą misję sobie wykonamy. Mam nadzieję, że w końcu się uda. Love Rider, nie wiem czy to czasami nie jest jakaś terenówka. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, no ale jeżeli to nie będzie już ten samochód, wow, lub jakiś inny, którego znajdziemy w pobliżu, no to po prostu ten odcinek się zakończy. Goście w slipkach, fuck, strzelają we mnie ziomki. No a my musimy uciekać, bo jest ich o wiele więcej. Poradziłbym sobie z nimi, myślę, spokojnie. Kolejny gościu, który leży. Policja nas nie goni, to jest najciekawsze. Już rozwaliliśmy kilku typków, a tutaj nic. No ale może my mamy jakieś inne tutaj prawa. Wow. To nie było za inteligentne. Może tutaj się jakoś przedostaniemy. Myślę, że bez najmniejszych problemów. Torami. Przez ten płot jak najbardziej. No i tutaj misja już będzie bardzo blisko, tak więc bez żadnych najmniejszych problemów. No i jaki ten samochód Love Rider, to ja naprawdę nie wiem. Może akurat się uda. Love Rider. No poszukajmy, no może akurat się uda coś tam znaleźć. Love Rider? Może faktycznie jakiś terenowy? Napiszcie mi w komentarzu, bardzo, ale to bardzo was o to proszę, bo ja naprawdę nie wiem. Jednak nie taksówka. Pójdźmy jeszcze troszeczkę dalej. Tutaj są jakieś frajerskie samochody, nie ma żadnej terenówki. No rower to na pewno nie będzie. Mogę się o to nawet założyć, chociaż tu jest jakaś terenówka. Weźmy ją, zobaczmy. O, gościu chyba pije dużo piwka. No i okej. Jeżeli to nie będzie Jeep, to może jakiś motocykl. No nie mam zielonego pojęcia, jednak. Jednak nie. Gdybym ja tutaj miał jakiś motocykl, to byłoby na pewno git. Ale ja tutaj nic ciekawego chyba raczej mieć nie będę. Wezmę sobie jeszcze ten samochód. Sprawdzał go nie będę, bo na pewno to nie będzie to. Ale pojadę kawałeczek dalej, no i... Tutaj jest rower, to raczej na pewno nie. Ktoś mi napisał, że ma być to samochód czterodrzwiowy. No i miałem samochody czterodrzwiowe i nic z tego nie wynikło, dosłownie nic. Kilka samochodów czterodrzwiowych i tutaj wielki po prostu cios. Nie udało się niestety tej, jakby to powiedzieć, tego zaliczyć i akceptować. Laska w stroju kąpielowym fajnie wyglądała, czerwony strój, tam jest chyba jakiś motocykl albo rower. Rozwalej pysk, tak jest. Wow. What the fuck, ale karambol. Uciekajmy. Czy uda nam się uciec? Nie wiem. Pójdę sobie do góry, wiecie co? To chyba będzie dobry moment, aby zapisać sobie grę i oczywiście pożegnać się z wami. Napiszcie w komentarzu, jaki to ma być samochód. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek, w którym będziemy uciekać policji. Chyba nie, chyba od początku zaczniemy. Oczywiście misje są już zapisane, tak więc wszystko z nimi w porządku. Zapraszam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa!